Damian Skarżyński przedstawia XCOM, projekt Szkoła Przetrwania Impossible, odcinek 11, Terror, Szybkie Starcie. W rolach głównych wystąpili major Paul Urman, pseudonim Morso Holik, porucznik Daniel Nemphart, pseudonim Pączek, porucznik Bartosz Fankiewicz, pseudonim Panek, porucznik Maciej Koprucki, pseudonim Tabul, porucznik Shaoi Zhang, pseudonim Żółtek oraz kapral Danusia Skarżyńska. Hej, witam was wszystkich z tej strony Gal, to jest XCOM i nasza szkoła przetrwania Impossible. Jesteśmy w szpitalu w tym momencie. Ja tam się widzę, że mimo ciężkich obrażeń dobrze bawię. Z kimś tam sobie konwersuję, pewnie z Danusią. Mamy terror. Szkoda, że w Afryce. Bardziej by mi się przydał ten terror na przykład w Europie albo w Azji. W Azji byśmy dwa kraje uratowali. Trudno. Chyba się przygotowałem do odrobiłem zadanie w ostatnim odcinku, więc jesteśmy gotowi na wyruszenie. Brakuje na pewno mnie. Ja jakbym był na tej misji, to na pewno bym troszeczkę ją opanował. Mój strzał z bliska. Moje rapid fire wysyłamy was do Egiptu. I dodatkowe obrażenia krytyczne na pewno by się przydały. Mamy meldunek o aktywności obcych w gęsto zaludnionym centrum miasta. Zabezpieczmy teren i zminimalizujmy straty wśród ludności cywilnej. Co to za mapa w ogóle? Od razu widzimy kolegów. Potwierdźcie przekazanie sygnału. Floatery widzimy. W pobliżu miejsca zagrożenia. Czekam na potwierdzenie. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden dostał zielone światło. Waszym nadrzędnym celem jest ochrona tych cywili. Tylko czy ja tych wszystkich floaterków teraz trafię? Nie, tutaj niestety tylko chyba jednego floaterka mogę strzelić. W takim razie strzelmy z rakiety już na początku. Kurde, ale to tak, no, tak pięknie się ustawili. Dobra, Żółtek, strzel, tak? Zobaczymy, co tam jest. Aha. Rakieta poszła bokiem. Żółtek, po prostu genialnie strzeliłeś. Snajper, załatw go. O, ty przynajmniej trafiasz. O, tam było jeszcze ich dwóch, czyli jakbym trafił, to może bym ich zabił. W tym momencie to jest nie za ciekawie dla mnie, bo moi żołnierze są odsłonięci. O kurde, jeszcze jedna grupka. No to się robi nam wesoło. Czy ty tam jesteś w stanie posłać jakąś rakietę? Kurde, to tylko tego jednego jesteś w stanie zabić. Dobra, dobry jeden. Odpalam rakietę. Przynajmniej zabity. Zostaliśmy bez osłony, więc... Dobra, strzelmy do tamtego. Może jest flankowany, więc jak tu trafił, to może go zabiję. Ale nie trafiam. Stąd go będę widział, ale to jest tylko 33%. Pączek jeszcze byś tutaj gdzieś mógł podejść. Dobra, mam nadzieję, że nie uszczelą mi tych moich żołnierzy, którzy strzelali w pierwszej turze. A, ktoś go widzi? Tabul go widzi, no, ale ze shotguna z takiej odległości raczej go nie trafisz. O, drugi ruch zrobiłeś, dobrze, tam dobij go. Ach, niestety. Dobra, to ten jeden się ruszył dwa razy, co ten zrobi? Raz się ruszył, drugi raz się ruszył, okej. Okay. Teraz to tamta grupka zrobi. Ten wylatuje tutaj. Pączek go namierzył i ładnie mu go trafił. Pączek jest naszym jednym z najlepszych strzelców, więc...
Będzie szalał? Dobra, do cywila. Tam coś zabiło go, ale to był odgłos taki nieprzyjemny, tak jakby to go zabiło coś zwanego krusalidami. Dobra. Na początek jak Wolsoholik zabije te floatery po tej stronie. Okej, okay, mam ich z głowy. Snajper się pozbędzie tego. Musimy opanować sytuację. Dobra, zabity. Na śmierć, jakby to kiedyś powiedzieli. Jednego cywila uratujmy. Nic ci nie grozi, biegnij mi stąd. No i go widzimy tu kolejnego. Tam się kolega schował. Za 3 trafiony. Zróbmy run and gun, zaryzykujmy troszkę. Zbliżmy się do niego. 89, no to rapid fire i powinno być po nim. Raz, pudło. Już nie stoi, dobrze. Jak sobie życzysz? Idziemy do przodu. Osłaniam ten teren. Już jest na razie wszystko wyczyszczone, więc prawdopodobnie jeszcze zostały nam 2 krusalidy. O, a nawet 3. O, tutaj ktoś go upatrzył. Żółtek. Oj, trafił! Super. Super chruper. Drugi raz żółtego teraz. Tym razem już nie tak ładnie. Nie udało mi się trafić. No dobrze. Dobrze. Widzisz ich dwóch. Kurde, tabul już nie ma amunicji niestety. Szkoda. Potwierdzam. Żółtek tutaj. Będziesz mógł ostatni raz strzelić sobie. I też nie będziesz miał amunicji. I po kłopocie. Potrzebuję więcej amunicji. Przynajmniej go zabiłeś. Robi się. Ty masz podwójny strzał. O, widzisz go nawet. 100%, że go trafisz. Ale to są krusalidy, które lepiej, żeby do nas podbiegały. Tak jest. Będę się też się rozgląda. Snajper widzi go. No to snajper niech go poczęstuje ołowiem. Szkoda, że za 3. To jest prawdopodobnie ostatnia już grupka. Dobra, odbiegnij i przeładuj. Ty też widzisz go. Ty masz podwójny? Nie. Ty nie masz, ale i tak rozglądaj się tylko. Niech oni podbiegną do nas. O. Paul zareagował. I strzelił gdzieś w niebo. Jak zaraz tam cywila zabije. No właśnie. Ktoś reaguje? Kto to reaguje? Pączek zareagował. Trafił, ale ten krusalid nadal biegnie, nie? Biega. Tak nie będziemy mieli zaraz zombiego. O kurde, tam jest ich więcej? Choroba. O, widzi kogoś. Krusalida u góry. Dobrze, to snajper. To jest robota dla snajpera. Aha, snajper go nie widzi. Już tam idę. Teraz go widzisz, ale ty musisz przeładować. Kto to jest? Paul. Żółtek też nie ma amunicji. Ty musisz przeładować. O kurde, ty też nie masz za dużo amunicji. Już idę. Ale przenieś się i przeładuj. Już się za to biorę. Paul, zbliż. Znaczy ten. Tobul, zbliż się i się rozglądaj z pistoletu. Żebyś nie natracił niepotrzebnie amunicji. Danosia tutaj. O, widzisz go.
ty masz donosie podwójne ściągnie, ty nie masz nic, więc możesz strzelić sobie stąd, spokojnie. O, za 5, ładnie go trafiłaś. Paul. No, Paul powinien pierwszy strzelać, żeby go naznaczyć. Może go zabiję. Dobra. Załatwiony. Zostało tam jeszcze jeden co najmniej. No i zombie go mam. Nagrodę. Biegnie Krusalit. Ktoś go zabije? Tabul. Może dwa razy zareagujesz. To może go zabijesz. I jeszcze raz tabul. Ach, tym razem go nie zabiłeś. Nie trafiłeś. No dobra. A gdzie ty tam do góry pobiegłeś? Spadnie na dół? Tak, kolega się tutaj na dół wybrał. Ja bym tego Krusalida chciał dopaść. Jeszcze jeden? O, fuck. Dobra, ja nie mam za bardzo amunicji. No dobra. W takim razie... To jest misja dla tabula. Mam nadzieję, że te że zombie nie chodzą po dachach, że nie potrafią się wspinać. Więc wybiegnę sobie do góry i poszukam tego Krusalida, czy on tutaj gdzieś nie jest. O, jest, witam pana. Nic ci nie grozi, biegnij mi stąd. Witam pana. Zabij go. Krzyżyk na drogę. Okej. Mamy do rozwalenia tutaj aż dwóch zombich. No dobrze. Najpierw zacznijmy od tego, co jest bliżej. Poproszę go z krytycznym strzałem. Za 9, tak jest. Bardzo ładnie. Pączek. Czy ty go widzisz? Pączek na obydwu ma 100%. Żółtka na pewno muszę wycofać. Może tutaj musi przeładować. Ty masz 79%. Dobra, pączek. A ty masz podwójny strzał reakcji. Tu też jest podwójny strzał reakcji. Tutaj nie mam strzału reakcji. No to strzel do niego. Jest zabity. Dobra, a z tą resztą powinno pączek sobie żółtek poradzić. Raz. Dobra, i za pieczkę drugi raz będziemy strzelali do niego. No, też jest ostatni chyba. Obydwie zareagowali? Nie, tylko Zang zareagował. Czemu pączek nie zareagował? Coś mu zasłania? No, pączek. Dajesz. Zabij go, doja. Tak jest. Wszystko zgodnie z planem. Doskonała robota. Wszystkie cele osiągnięte. 14 uratowanych. No ładnie. No to panika spadnie pewnie do zera w całej aplice. No poszło w miarę gładko, mimo tego, że zaczęło się od 6 floaterków. Doskonała robota, dowódco. Po takiej misji nasi żołnierze muszą czuć się wspaniale. Gęstszy dym. Czyli zwiększa obronę 20. 3,20 do woli i 10 do trafienia. Dobra. Jednak nie. A to jest... A, mają większy obszar działania. To weźmy sobie większy obszar działania. Mamy sierżanta. O kurde. Podnoszenie 3, dodatkowa rakieta. Weźmy dodatkową rakietę. Jednak u ich rakiety są ważne. No i mamy już wszystkich w stopniu, który daje... Okej. Jeśli uważasz, że któryś z żołnierzy zasługuje na nagrodę, w koszarach dostępne są medale. Nasze najgorsze przeczucia mogły okazać tu się mam odlewnie. Oni nie są tu tylko, żeby porywać. Planują coś innego. Laboratorium genetyczne spróbujemy sobie wybudować.
Tylko mało kasy dostanę przez to, że tak zawaliłem troszkę. Dobra, no to terytorium genetyczne jest. To w tym momencie możemy poczekać na radę. Wykryto kontakt. Mały zwiadowca. No to przyjemna misja. Powinien sobie poradzić z tym małym zwiadowcą. Atakuje wroga. No, załatwiajka. Zbliżam się na odległość. No, to będzie szybko go załatwisz. Tak jest. Wszystko zgodnie z planem, czyli w następnej misji lecimy na mojego zwiadowcę, czyli 5 obcych. Max do 7. Na pewno nie polecimy w tym składzie, co teraz jest. Zrobimy to inaczej. Paula sobie weźmiemy, snajpera sobie weźmiemy. Dobra, to wy pojedziecie z nami, tylko Pączek pójdzie do drugiej linii. I dwóch weźmiemy jakichś rekrutów na tą misję. Snajpera Kacmarczyka. Scope dla ciebie. W ogóle ściągnijmy tą całą resztkę z tych rzeczy, które mamy. I weźmy na tą misję drugiego snajpera. I to będzie wyborowa. Czyli tak, dostajesz wyborowa. Tak. Kolor zbroi czarny. Dobra, jest kolor zbroi czarny i czarny beret również. A to nie jest czarny, to jest taki zielonkawy. To jest czarny. Dobra, i tu zmienimy ci jeszcze imię. Teresa. Ach, mi to przeskoczyło. Teresa Wszołek. Zgadza się. I tu będzie... A Marcina już mam, tylko muszę mu zmienić na czarne zbroje. I ściągnąć mu ten hełm rekruta. A, to jest kolor włosów, ci zmieniam. Ja chciałem, że jest hełm ci znany. Dobra. Snajperzy. No dobrze, no to jesteśmy gotowi na następną misję. Tylko jeszcze tutaj skołpa załóżmy. O, nie ma skołpa. A, bo już 4 skołpy założyłem. Dobra, to ty sobie weźmiesz apteczkę. Pączek. Skołpa dostanie wyborowa. I idziemy polować. Trzech snajperów. Idziemy polować na sektoidyn. Ale to już jest inna przygoda, o której się dowiecie w następnym odcinku z cyklu Szkoły Przetrwania i